Drodzy Państwo, w imieniu Widzewa Łódź witam serdecznie na konferencji prasowej z udziałem zarządu Widzewa Łódź w osobie prezesa Mateusza Drużdża oraz wiceprezesa Michała Rydza, również z udziałem naszego sponsora strategicznego, który jest reprezentowany przez właściciela firmy, pana doktora Karola Majewskiego i oczywiście przedstawiciela władz miasta Łodzi. Dzisiaj z przyczyn obiektywnych, niezależnych od nas, przyczyn zawodowych nie mogła przybyć pani prezydent Skrzydlewska i pan prezydent Pustelnik. Urząd miasta Łodzi reprezentuje dzisiaj pan dyrektor Marek Kondraciuk. Tak, efekt jest niewątpliwy. Tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że ten tunel poprowadzi drużynę Widzewa do ekstraklasy. Duże wrażenie zrobiły na mnie te fotografie, które są w korytarzu, bo to jest podróż sentymentalna dla byłego dziennikarza z 40-letnim stażem. Akurat te sukcesy Widzewa przypadły na okres mojej największej aktywności dziennikarskiej. Wspominam je z wielkim wzruszeniem, bo przecież wśród piłkarzy, którzy są autorami tych sukcesów, mam wielu kolegów i pamiętam te czasy doskonale. Byłem na wszystkich meczach pucharowych Widzewa, które się tutaj w Łodzi odbywały, a nawet na niektórych za granicą. I rzeczywiście ten branding nadaje temu miejscu tożsamość i przypomina o pięknych tradycjach Widzewa. No na pewno największym wydarzeniem był pierwszy awans Widzewa, pierwszy sukces i ten mecz na 0-0 z Manchesterem City wspominam bardzo, bardzo mile. No a także relacje z meczu na wyjeździe, z meczu wyjazdowego. Nie byłem na nim, ale moi koledzy z redakcji byli, Boguś Kukuć, Wojtek Filipiak i obaj mi opowiadali barwnie, jak to wyglądało, a ja przeżywałem to w domu, słuchając transmisji radiowej redaktora Zbigniewa Wojciechowskiego, świętej pamięci. Cieszymy się bardzo, że udało się to zrealizować, może udało to złe słowo, że to zrealizowaliśmy. Na pewno jest trochę zmęczenia, bo to nie było takie proste, ale no fajnie, no nareszcie, że jest to na stadionie, że ten stadion staje się bardziej widzewski i nareszcie udało się zrealizować to, co przez poprzednie lata no, było niemożliwe. Ja tak szczerze powiedziawszy, to z wszystkich elementów, bo nie będę ukrywał, że troszkę miałem wkładu w szczególnie wejście raczej drużyny gości, bo pewne nauki, że tak powiem, pobrałem w Porto i z psychologicznego punktu widzenia zwrócono mi uwagę, jak powinno wyglądać wejście, że najważniejszy jest ten pierwszy rzut oka, żeby wyczuć pewną presję. Cieszę się, że są zdjęcia u góry w szatni. To są niby słabe rzeczy, ale, znaczy słabe, złe słowo, niewielkie rzeczy, ale z psychologicznego punktu widzenia bardzo ważne. A czy mi się coś podoba najbardziej, no to branding zewnętrzny i tunel. Ale cieszę się, że krok po kroku się to zmienia. Bardzo się cieszę za to pytanie, pytanie kibicowskie, bo właśnie w taki sposób podchodzę od samego początku i to cały czas zaznaczam, że jestem kibicem Widzewa, a nie sponsorem Widzewa, bo to jest tylko i wyłącznie dodatek. Miałem przyjemność oglądać branding przedwczoraj i było to pierwsze wrażenie. Oczywiście to miałem przesyłane zdjęcia, ale takie wrażenie, jakie uzyskuje się oglądając własną firmę na tak pięknym stadionie, z taką historią, no ciarki przechodzą calutki czas, nawet jak tutaj o tym teraz wspominam. Także jest to niesamowite przeżycie i naprawdę jestem mega zadowolony z realizacji zadania, które zostało powierzone tutaj zarządowi, tak, i w podziękowaniu
Za tak piękny branding postanowiłem go sfinansować. Tak, właśnie teraz przechodziłem z panem prezesem. No i oczywiście mecz, tak, 3-2 z Legią Warszawa jest ten mecz, jeszcze w koszulkach Bakomy, pamiętam. Więc przechodząc teraz też przez korytarz, chwile wspomnień, mega wspomnienia i cały czas ogromne wrażenia. Także jest to niesamowite i oczywiście robi ogromne wrażenie nie tylko na mnie, jako na kibicu, ale przede wszystkim będzie budził respekt wśród drużyn, które będą tutaj przyjeżdżać i oglądać wielkich widzów. Mnie najbardziej cieszy, że to jest historyczne zdanie, które zostało wypowiedziane przez trenera, naszego przeciwnika, że tak powiem, od długich, długich lat. Ale to jest coś, co można połączyć z teraźniejszością, czyli to, co chcemy robić, czyli połączyć tą historię, ją szanować, ją pielęgnować, ale jednocześnie, żeby ta historia miała wpływ na to, co teraz robimy. To hasło Widzew jest niezniszczalny, moim zdaniem jest tutaj idealne, bo ja jako też osoba z zewnątrz, która przyszła do Widzewa, mam taki zwyczaj, że przybijam piątki zawodnikom pod szatnią. I tutaj być 5 minut przed meczem to jest coś, co jest nadzwyczajnego. Za to tego się nie kupi za żadne pieniądze. Jeżeli zawodnicy tutaj też stoją, mają takie same odczucia jak ja, jeszcze zobaczą to hasło Widzew jest niezniszczalny, to na pewno przed meczem przynajmniej się zastanowią, gdzie oni wychodzą, bo wychodząc tutaj z tego miejsca, gdzie robimy wywiad na Murawę, wielokrotnie mogę powiedzieć, że to jest piekło i dlatego ten Widzew jest niezniszczalny, jest moim zdaniem najlepszym hasłem, jakie tutaj może być. Tak, i to trener, który nie pałał sympatią do Widzewa, bo wiele meczów z nim przegrał, nie tylko prowadząc Legię, ale także inne drużyny, tym bardziej cenne jest takie mocne określenie, którego użył Jerzy Kopa. To jest taki projekt, którego żaden klub w Polsce jeszcze nie podejmował, a kluby europejskie dopiero w tym obszarze raczkują. Postanowiliśmy, że ten branding, który był historycznym, pierwszym brandingiem, który pojawił się na stadionie Widzewa, powinien mieć drugie życie i debatowaliśmy i zastanawialiśmy się, jak, nie chcę powiedzieć wykorzystać, ale też nie zmarnować tego potencjału i tej historii, która za nim stoi. Pojawił się pomysł, myślę, że bardzo innowacyjny, trochę poza pudełkiem takiego myślenia i tak chcielibyśmy jako klub działać. Pojawił się pomysł, aby ten branding wykorzystać i stworzyć z nich zupełnie nowe produkty, odpowiednio wysokiej jakości dla naszych kibiców w formie gadżetów, tak żeby ten element historycznego brandingu mogli mieć zawsze ze sobą, więc to jest projekt w pełni recyklingowy, bardzo innowacyjny i te produkty będą już od jutra dostępne w naszej sprzedaży, zarówno portfele, torby, saszetki, torby na laptopa czy etui na laptopa. Mam nadzieję, że będą mogły towarzyszyć kibicom zarówno jakby z pomysłem na codzienne funkcjonowanie, czy w pracy, czy w domu, ale też z pewnym smaczkiem widzewskim, tak to nazwijmy. Każdy z tych produktów znajduje się, został wykonany w 100% z tego brandingu, który wisiał na stadionie Widzewa, więc oczywiście materiał został odpowiednio przygotowany, oczywiście doprowadzony do można powiedzieć, prawie nowości. No i oczywiście każdy z tych produktów został stworzony w oparciu o jeden z elementów brandingu, więc na każdym z produktów znajduje się oczywiście numer seryjny i informacje o tym, z jakiego elementu, czy z jakiego fragmentu ten produkt pochodzi i został wykonany. Tylko dwie firmy w Polsce są w stanie podjąć się takiego projektu. Z jedną z nich zdecydowaliśmy się współpracować, także bardzo się cieszę, że cały ten proces produkcyjny też jest oczywiście w pełni recyklingowany, więc oczywiście też będą odpowiednie elementy, jeśli chodzi o wykonanie tego produktu, więc w 100% eko, ale też w 100% właśnie z wykorzystaniem tych materiałów, które mieliśmy dostępne. Tak jak mówiłem na poprzednim spotkaniu, myślę, że rozmowa z Karolem dotycząca tego, czy chciałby się zaangażować w taki projekt,
projekt, no myślę, że przekonanie go trwało niecałą minutę, więc nie wiem, czy to w ogóle można nazywać przekonaniem. Ja się bardzo cieszę, że nasz biznes i nasi sponsorzy i w tym wypadku Karol i firma D-Medical są tak bardzo zaangażowani w funkcjonowanie klubu i chcą angażować się dalej. Jesteśmy umówieni na kolejne działania, już krążą w głowie różne kolejne pomysły, więc ja się bardzo, bardzo cieszę, że to otoczenie widzewskiego biznesu tak mocno angażuje się w te działania. No i też warto podkreślić, że tutaj też wykonawcy czy partnerzy, którzy pomagali nam w całościowym brandingu czy w wykonaniu chociażby loży klubowej, to również są kibice, to również są firmy skupione w Widzewskim Klubie Biznesu, które również dołożyły troszeczkę od siebie i zaangażowania i oczywiście finansowo w powstanie tych projektów. Tak, akurat jest to zbieg, może nie tyle okoliczności, bo nie używam, nienawidzę używać tego słowa, aczkolwiek moja jednostka jest na tyle silna w tym przypadku, że ze 100% pewnością przyszliśmy tutaj i poprosiliśmy o współpracę, z racji faktu, że jesteśmy na to mocno, mocno przygotowani, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o to podejście kibicowskie, podejście sponsorskie, nic się nie zmienia. Chciałbym bardzo, oczywiście będzie to też zależne jakby od właściciela stadionu. Nie będziemy ukrywać, że realizacja wszystkich tych zadań kosztowała nas dużo wysiłków, dużo rozmów i dyskusji. To nie jest tak, że już zakończyliśmy projekty. Jest pierwsze, drugie, trzecie piętro do zagospodarowania. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, nawet mury, jeżeli chodzi o wejście na stadion. Fajnie by było zmienić ten szary kolor, ale na pewno możliwe te zmiany są tylko i wyłącznie w przerwie pomiędzy rozgrywkami, więc jeżeli ruszymy z czymś, to mam nadzieję, że ruszymy jak najszybciej w maju.